Jak? Zakaz oddychania, zakaz ruszania się. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Garden of Banban. Spadliśmy w sumie tą windą i zobaczcie, on zginął. Ten potworek zginął, mamy kartę tu jakąś. Wiem, że troszkę późno się za to zabrałem, nie to co inni, ale nieważne. Screamy to Scream, żółwik. Screamy to Screamy. Ej, ale ja się spodziewam. Mam nadzieję, że nie wstaniesz, prawda? Ja sobie idę tędy, ty się nie ruszaj. Nie ruszaj się, a ja wychodzę stąd jak najszybciej. Dobra, on raczej nie wstanie, nie ma szans, że wstanie. Czemu tu jest tak ciemno? Mamy tu jakąś kartę. Okej, nie wszystko co wpada do tej otchłani ginie. Czemu to jest blok w ogóle? Nie skupiłem się na tym w ogóle, tylko zobaczyłem jakąś kartę kątem oka. Czemu to jest blok? Co to jest? Mamy most, więc nie trzeba skakać w otchłań. Co to? A dobra, to są drzwi, myślałem, że to oczy. Ja tam nie chcę iść. Czy możemy iść, nie wiem, w prawo? Tam jest jakiś sektor testowania. Tu jest jakiś medyczny sektor, a tu jest jakiś comms sektor, więc tutaj, tu wydaje się być bezpiecznie. Pająk jest prawdziwy, nie mówcie, że tu pająki będą w tej grze. I czemu tu jest ręka kogoś? Tu jest kogoś, czy ktoś tu jest? Nie ma tutaj nikogo. Jest tutaj winda, ale schody to dobre ćwiczenie. Będzie. O! Coś tam jest! Coś tam jest! Dobra, muszę kliknąć ten przycisk chyba, bo ten nie działa. Dobra, nie działa. Kim ty jesteś? Poczekaj. Ej, on jest tym pająkiem. Poszedł sobie. Mówiłem, że tu kogoś ręka jest. Ja wiedziałem, że ktoś tu wyskoczy. Uciekamy stąd. Tego pająka nie było wcześniej. Co? Prawdziwy człowiek? Prawdziwy człowiek? Zamknij te drzwi, to mój pająk. Tak słyszę cię. Czy to jest... Myślałem, że to jest mob. Mamy jakąś antenę. Możemy alarm włączyć. Mamy jedzenie, darmowy tort. O, wrócił nasz upośledzony dron, który uderza we wszystko, co popadnie. Spotkaj się z rodziną, nie no, cudowna rodzina. Ten mnie zrzucił z windy, ten mnie gonił i chciał zjeść. I teraz jakiś pająk mnie śledzi, który nie jest z rodziny. Dobra, czyli trzeba rozpędzić drona, tak zgaduję, żeby walnąć jak najmocniej, albo chyba najsłabiej najpierw, a później... Najmocniej, tak delikatnie musimy walnąć, okej. Teraz rozpędzić naszego drona na maksa i proszę bardzo. Nic się nie stało. Tą skalę trzeba użyć, zobaczcie, bo to są kolory. I to jest pokolorowane tak jak ta skala. I tutaj kliknąłem i jest zielone. I teraz trzeba kliknąć czerwone, na maksa czerwone. I on jest drugi. Okej, teraz 6 osiągnęła Rachel. Okej, później ty i później ty. Proszę bardzo, otworzyliśmy jakieś drzwi. Mamy kartę zieloną. O nie, tu jest ten pająk. A ty kim jesteś? Ej, on był wcześniej w tej rodzinie? Ja go nie pamiętam zbytnio. Traktuj innych jak ty chciałbyś być traktowany. No zobaczymy, czy tak będzie nas traktować. Co to jest? Nie no, to wygląda jak z horroru, jakie... W sumie gramy w horror, ale no... Dobra, to jest labirynt. Idziemy tędy, na pewno się uda to przejść. Mam nadzieję, że nic nade mną nie ma i nic na mnie nie zeskoczy. Dosłownie dreszcze mnie przechodzą. Jeszcze ten pająk nas niby chce straszyć. Nie przestraszymy się jakiegoś pająka. Mamy kartę. Czy coś tam stoi, czy mi się wydaje? Coś tam jest na ko... Co to? Aaaa! Pająk! Ja się nie boję. W ogóle to nie było straszne. Dobra, poczekajcie, bo tutaj są strzałki i ta strzałka oznacza to, że musimy naprzeciwko iść, a niebieska, że musimy iść w tamtą stronę. Czy on tu jest? Nie wiem. Ale biegnę! Jak najszybciej! Nie wiem, czy on cały czas... Jeszcze raz, bierzemy kartę, jesteśmy bezpieczni na razie. Gdzie ten pająk? O, zobaczcie, biegnie. Jaki on jest straszny. Dobra, w tą stronę.
Biegniemy w tą stronę, tędy, dobrze, właśnie o to chodzi, tędy. Przechodzimy tędy, znowu idziemy prosto, bo to jest niebieska strzałka. Okej, będzie bezpiecznie, to jest proste, to jest mega proste. Dobra, tędy. Jak najszybciej, w tą stronę. Czy my jesteśmy bezpieczni? Co się stało? Szafka spadła? Nie mogę wrócić! Czemu on zwalił szafkę i sobie poszedł po prostu? Ale mamy już jakąś czarną kartę i teraz tą czarną kartą możemy wejść do tego pokoju. Nienawidzę tego dźwięku, bo to mi przypomina ten dźwięk pająka. Czemu to są pudła tylko? A! Nie! Co to było? Jeżeli jesteś wystarczająco szybki, coś tam z ucieczką było. Czy on nas zwalnął? Trzy ptaki z jednym... On nas zwalnął w głowę. Co on nam zrobił? Obudziliśmy się, zabrał nasze wszystkie karty. Czekajcie, czy mam tędy polecieć dronem? Co? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Czy to jest jakiś wielki... Wpadłem! To nie jest potwór, tylko jakaś ściana. Dobra, niech będzie. Niech on walnie w to. Proszę bardzo. Okej. Dobra, zapaliły się światła. Przecież trzeba tylko tego X-a wcisnąć i zobaczcie. Szyba została rozwalona. Możemy teraz ten przycisk kliknąć. I mamy w końcu światło. Mamy kartę żółtą. Co to jest? Czy on nas tutaj ciągnął? Czemu to jest niebieskie? Coś jedzie, coś się zbliża. Nie no, znowu ta winda. I znowu ma zepsutą bramkę. Dobra, ale niech będzie. Jedziemy. Okej, mamy drzewka, mamy ptaki, mamy motylki. Jest spokojnie, jest wszystko w jak najlepszym miejscu. Nic strasznego. Co to jest? Czy to jest oko? Czy to jest ten zielony potworek, tylko mniejszy. A czy to jest jakieś wielkie... Wiedziałem! Wiedziałem, że to jest oko! Wiedziałem, że to jest oko! Weczku, ty chcesz piąteczkę czy coś? Możemy zrespić drona i walnąć mu w oko, to jest super pomysł. Dawaj, wal go! Co się działało? Dobra, szybko! Nie, złapał nas! Kręcił nam kark. Czyli tędy raczej przechodzić nie możemy mu... Mamy armatę! Co jakbym wziął armatę i wtedy w niego strzelił? Zacznijmy najpierw od tego pokoju. Czy ktoś na nich przeprowadzał operację? Dobra, oni są serio creepy. Myślałem, że jego oczy za mną chodzą, ale wydawało mi się. Tutaj nic nie ma. Najchętniej bym to zamknął, ale się nie da. Ja mam wrażenie, że te potworki małe ożyją zaraz. Halo? Oko, zgubiłeś? Czy oni ich uczyli języka i czytać i tak dalej? Ej, to jest ciekawe, to jest serio ciekawe. Ten tutaj ma chillerę. Czekajcie, mamy jakąś strzykawkę, pobrałem strzykawką z niego płyn. Czy my będziemy strzykawką zbierać z nich płyny? Okej, to jest trochę dziwne, ale niech będzie. I uwaga, mamy ostatni płyn ze strzykawki. Co się stanie teraz? Czekajcie, nie mamy wszystkich, nie mamy tego i nie mamy tego. Halo, czy mogę strzykawką ci trochę za... O nie! Nie, przepraszam! A czekajcie, co jak go walniemy? I teraz mogłem wziąć ten liquid jego, znaczy no, płyn z jego ciała. I teraz, uwaga, mamy to pełne. Czemu dostałem fajerwerkę? Co ja z tą fajerwerką mam zrobić? Czy ja będę strzelać z armaty prosto w niego? Trzymaj! Teraz możemy szybko przejść! Jak najszybciej przejść. Dobra, to jest creepy, straszne, bo boję się tam wchodzić nadal. Idźmy na razie tędy. Mamy kolejną kartę, pomarańczową jakąś chyba. Proszę, nie wyskakuj. Dobrze. I przechodzimy dalej, mamy czapkę. Okej, jest ciemno. Wyszliśmy tędy. Co to? Ej, tego nie było wcześniej. Ja na to nie zwróciłem uwagi.
Dzień dobry. Rzeczywiście te potwory są... są trochę duże. Dobra, to nas nie zje, prawda? To nas nie powinno... Nie mogę skakać. Czemu nie mogę skakać? Ty też nie możesz skakać? Okej, teraz już mogę skakać nagle. Dobra, on nie wygląda strasznie. On wygląda jak taka przyjazna... przyjazna twarzyczka. I teraz ja tu sobie przejdę. Przejdę. Nie przejmuj się. Nosa nie masz, oczu też. Więc nie powinieneś nas śledzić. Czemu my musimy jakimś głupim dronem sterować, skoro... moglibyśmy sami to kliknąć. Nie rozumiem tego w ogóle w tej grze, ale niech będzie. Pan się nie ruszył. Mam nadzieję, że więcej potworów się tu nie pojawi. Teraz możemy kliknąć to, okej. I mamy otwarte drzwi w końcu. Mam nadzieję, że nic z nich nie wylezie, proszę. Czy tu będzie ślimak? Jak przeżyć atak dużego ślimaka, gigantycznego ślimaka? Jeżeli się na nas patrzy, to stop. Jeżeli się odwraca, znaczy odwraca, jeżeli ma zeza, jeżeli patrzy w dwie strony, w dwie strony, to idziemy. Otwórzmy te drzwi. Dobra, dobra. Czy to jest ten ślimak? Patrzy się na nas. Patrzy się na nas. To nie jest ślimak, to jest ten ptak. To jest ten ptak. Czy ja muszę tędy iść? Halo? Halo? Nie mogę sterować dronem w ogóle. Dobra, idzie. O! Biegnie tu! Biegnie tu! Co, gdzie? Co to jest? Z tej strony też jakaś dziewczyna nam pomaga. Czemu ten opila bird nas goni? I czemu nas tam ta dziewczyna oszukała? Powiedziała, żeby tutaj iść i zniknę. Zniknęła? Poczekajcie, oszukamy go. Jakim cudem ty żyjesz? Jakim prawem ty żyjesz? Dobra, teraz ona nam pokazuje, które drzwi, bo ja wcześniej nie spojrzałem. One były otwarte cały czas. Mam gratulacje z Krymi. Idziemy tędy, chociaż nie wiem, czy powinienem jej ufać. Czemu to jest ciemno? Zapal! Zapal! O Jezu, czemu to jest taki creepy? No i kim ty jesteś? Halo? Jesteś moim uczniem! Dobra, to jest kolejny creepy potwór. Co? Każe nam siadać. A co jak nie siądę? Co mi zrobił? Dobra, siadam! Siedź, creepy. No! Zobaczcie, ona ma czajniki tutaj normalnie, piłki, ma kręgle. Dobrze, siadam, proszę nie krzyć. Nie no, pierwsza lekcja jeszcze matematyka. Co ona mówi? O co tu chodzi? Dobrze, udawajmy czajnik. To nie są czajniki, ja w ogóle nie spojrzę. Dobrze, Screamy to czajnik mimo wszystko. Co? Nie, to skąd oni mają to wie? Dobra, mamy kalkulator. To nie jest kalkulator, Screamy. Co? Nie? Musimy odpowiedzieć. Czemu żaba? Czemu odpowiedziałem, że to jest żaba? I zobaczcie, tutaj jest dziwne dziecko. Mamy tutaj bardzo mądre dziecko. Mamy tutaj dramatyczne dziecko, które dramatyzuje, znaczy. I mamy tutaj mądre dziecko. Dlatego wykorzystajmy mądre dziecko. Jak cztery? Czemu cztery? Dobrze, znowu siadamy. Czemu nie? Czemu ona bije uczniów w tych czasach? Nie można bić uczniów w tych czasach. Dobrze, w takim razie bardzo mądre dziecko. Bardzo mądre dziecko. Jest! Udało się! Jesteś super podlewaczką do roślin! 2+2. Mądre dziecko będziesz wiedzieć. Dobra, ale jestem super! Dramatyzujące dziecko. Moje życie! Prawda? Czemu to była matematyka? Czekajcie, możemy stąd wyjść. Czemu tu zgasło? Jezu, jaka ona jest creepy. Czekajcie, musimy zdobyć gumę. Jeżeli zdobędziemy gumy,
to oni dadzą nam pieniądze. Proszę, uratuj naszego przyjaciela, znęcają się nad nim. Zrzucają go ze zjeżdżalni. Konewkę zrzucają. Dobrze, a nie to oni. Oni. Ja myślałem, że to piłki zrzucają. Znaczy piłki go zrzucają, ale... Nie, poczekajcie, bo już nie wiem, o co tu chodzi. Czy on sobie zjeżdża samemu? Nie wiem. Ale musimy odebrać pieniądze. Oddajcie pieniądze. No mam gumę, mam 3 gumy. Przecież to są kręgle, czemu ja muszę chodzić, zbierać jakieś gumy? Oddajcie mi te pieniądze po prostu. O, tu jest jeszcze guma, dobra, mamy 5 gum chyba. Proszę, proszę, dajcie pieniądze, dziękuję. Nie wiem, czemu żujecie gumy, macie dolara. Dajcie konewkę, proszę, masz konewkę. Macie swojego przyjaciela, wypuśćcie mnie. Cycie, okulary mam. Co my z tymi okularami mamy zrobić? Że teraz nas nie rozpozna, czy o co tu chodzi? Aha, koniec przerwy. Chcą nas złapać. Dobra, mamy okulary, ona się nie skapnie. Dobrze, siadamy do Cool Kidsów. Mamy popularnego dzieciaka. Nie no, mamy zasady? Jak? Zakaz oddychania, zakaz ruszania się. Dobra, bierzemy wdech. Nie możemy się ruszać. Jak gorące jest słońce. Dobra, kto może to wiedzieć? Kto może to wiedzieć? On może to wiedzieć i my możemy to wiedzieć, proszę. Nie. Dobra, mamy popularne dziecko. Mamy głośne dziecko, mamy klauna klasowego i mamy człowieka, który kocha morskie życie. Czemu ja muszę na wszystko odpowiadać? Niech będzie popularne dziecko. Czemu ten dźwięk był taki creepy? Jak dużo ośmiornica ma serc? Dobra, kto ma... No ja mogę to wiedzieć, znaczy... Nie... Co? Okej, dobra, już myślałem, że źle. Czemu ona się nazywa człowiekiem? Dobra, teraz klauna klasowego. Klauna klasowego! Znowu musimy siadać. Czemu nie możemy korzystać z drona? Tak mi się to nie podoba. Co tu się dzieje? Czekajcie, zbieram dolary. Nie wiem co, ale zbieram dolary. Oni bronią te dolary, ale niech będzie. Zabieramy je. Czy oni wywalili kolegę z klasy? Czy chcesz do nas dołączyć? Musimy pożyczyć od innych pieniądze. Dobra, niech będzie. Mamy wszystko. Czy my jesteśmy tym? Nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie. I czekajcie, czy to gada ten typ, z którym rozmawialiśmy na kamerach? Jesteśmy nowym dzieckiem, dobrze? Już widzę super... Zdrowie i dobroć. Już widzę, co tu będzie na tej lekcji. Musimy dać przykład złej osoby. Dobra, niech będzie to. Nie! No jak ja mam na to odpowiedzieć? Dobra, niech będzie ten. Nie, no nie wierzę. Pobiję cię na śmierć. Brawo! Dobra odpowiedź. Daj przykład dobrej osoby. Dobra, niech będzie dobra osoba. Niech będzie to. No, nie! Czekajcie. Ona idzie. Czy mogę się ruszyć? Proszę. Nigdzie nie idę! Czemu? Przecież nic nie zrobiłem. Dobra, nie możemy się ruszać. Idzie, ona idzie, nie widzi nas. Szybko. Dawaj dronie, wal w to. Uciekamy stąd, otwieraj te drzwi. Uciekamy, zamknij je, dobrze. Zobaczcie, on też uciekł. Nie. Ona się tu na 100% nie zmieści. Czekajcie, nie goni nas chyba. Nie! Co to jest? Czemu jest ich aż tyle? Ale to widzowie w następnym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Nie wiem, co to jest, boję się tego. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa, pa.